Dobry wieczór Państwu, Kamil Klimczak, witam ponownie w programie Dokąd zmierzamy na antenie Misji TV. W tym drugim programie dzisiaj przeniesiemy się już do tematów geopolitycznych. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zawsze jest takim wdzięcznym tematem do komentowania, a od paru miesięcy jest tematem jeszcze wdzięczniejszym. A od paru dni to już w ogóle ciepły, parzy, gorący, bo to już nie tylko wojna Hamasu z Izraelem, do gry włącza się Iran. Wszystkie nagłówki głoszą. Iran zaatakował Izrael. I do tego doniesienia, że zestrzelono 99% rakiet i dronów, aż dziw, że nikt nie napisał, że zestrzelono 102%, bo też tak można napisać. Przecież zdarzały się i takie przypadki. Natomiast żarty na bok, tutaj to tylko jedno starcie, ale już państwo położone w Palestynie zapowiada. Odwet. I zadajemy sobie wszyscy pytanie, czy z tego nie zrobi się jakaś wojna regionalna, a może nawet po prostu Trzecia wojna światowa. I to jest pytanie, które będę kierował jako jedno z kilku, przynajmniej od siebie, bo będą też pytania od państwa, do mojego i państwa gościa, którym jest dzisiaj dr Leszek Sykulski. Witam serdecznie. Witam ciebie, Kamilo, witam Państwa. Na początku oczywiście prosimy kciuki w górę, subskrypcje, komentarze yy, i prosimy też o wsparcie kanału. Dane są w opisie. To jest potrzebne, żebyśmy tutaj dalej mogli funkcjonować. Yy, no i oczywiście zachęcamy do pytań yy, do naszego gościa na czacie. Proszę tylko je poprzedzać słowem pytanie, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to pytanie do gościa, a nie do kogoś innego. Zatem no, mamy ten atak Iranu na Izrael, tylko właśnie to jest, to jest ciekawe, od tego można by wyjść, od tego można by zacząć. Wszyscy tak mówią, że tutaj straszna agresja irańska, ale o tym, co się stało 1 kwietnia w Damaszku, to już większość środków masowego rażenia. Przekazem nie pamięta. Jeśli już ktoś pamięta, to najwyżej mamy taki napis, że ten atak jest przypisywany Izraelowi. No, także ciekawe dwójmyślenie. Tak, zdecydowanie to widzimy w mediach głównego nurtu, że temat terrorystycznego ataku, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To, co się wydarzyło 1 kwietnia w Damaszku, uderzenie Izraela na Placówkę dyplomatyczną Iranu było aktem terroryzmu. To Nazywajmy rzeczy po imieniu z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to coś, no, coś absolutnie skandalicznego i niedopuszczalnego. Wiemy doskonale, jaki status mają placówki dyplomatyczne w świetle prawa międzynarodowego. Placówka dyplomatyczna, atak na placówkę dyplomatyczną to jest tak naprawdę atak na terytorium danego państwa. Placówki dyplomatyczne mają charakter eksterytorialny. I to, co zrobił Izrael, było po prostu atakiem na państwo. Ona Nazwie Islamska Republika Iranu. W związku z tym odwet, który, którego dokonał, dokonał właśnie Teheran, powołując się na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, można uznać za akt odwetowy, za akt samoobrony w tym zakresie, no bo czymś absolutnie niedopuszczalnym, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest atak na placówkę dyplomatyczną danego, danego państwa. To, że to, że w mediach głównego nurtu, czy w, tych, w tej broni masowej dezinformacji jest to deprecjonowane, że próbuje się rozmyć winę Izraela w tym zakresie, że próbuje się przemilczać kwestie ludobójstwa w Palestynie i, i, i tak dalej, i tak dalej, wynika z potężnej, z potężnej dominacji kapitału amerykańskiego czy amerykańsko-żydowskiego na świecie. I też też trzeba rzeczy tutaj nazywać po imieniu. Ja tylko przypomnę, że Władimir Putin podczas swojej rozmowy z Takerem Carlsonem powiedział bardzo ważne zdanie, że Rosja bardzo rzadko wchodzi w bezpośrednią konfrontację w walce informacyjnej ze Stanami Zjednoczonymi z uwagi na olbrzymią przewagę Amerykanów i lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych właśnie w tych mediach światowych. Przypomnijmy sobie tylko to, co się, to, co się działo w, me, w mediach społecznościowych po 7 października 2023 roku. Jak wiele tysiące kont było banowanych z YouTube'a, z Facebook'a, z innych środków właśnie komunikacji takiej społecznościowej, z uwagi na krytykę Izraela, gdzie były podnoszone zarzuty o mordowanie celowe, mordowanie kobiet, dzieci. Dziś już wiemy, że te straty, te ofiary śmiertelne idą w dziesiątki tysięcy, że jest co najmniej kilkanaście tysięcy ofiar wśród dzieci. No to trudno tutaj mówić o, o czymś innym, jak nie próbie właśnie ludobójstwa. No tutaj mówimy o właśnie próbie ludobójstwa na narodzie palestyńskim i jest to coś, o czym trzeba, trzeba głośno mówić. Natomiast ta sytuacja, w której Izrael przygotowuje się od wielu, wielu lat, ja od wielu lat także na antenie emisji TV mówię o tym, że Izrael przygotowuje się do wielkiej wojny z Iranem, co się skończy wielką wojną na Bliskim Wschodzie, My tylko nie wiemy kiedy. Natomiast to nie jest pytanie czy, to jest pytanie właśnie kiedy. I ja się wcale bym tutaj, i to mamy kolejny etap eskalacji. Spójrzmy na odpowiedź Iranu, bo tutaj próbuje się deprecjonować tę odpowiedź. Mówi się tam o 300 środkach napadu powietrznego użytych, tak, dronach, różnego rodzaju rakietach, które były użyte. Natomiast faktem jest, że dzięki temu Iran. Odpowiedział. Dwa sprawdził system obrony powietrznej Izraela i jego sojuszników. Mógł zobaczyć, które w których częściach regionu Bliskiego Wschodu będą użyte systemy antydostępowe, systemy A2AD amerykańskie, brytyjskie, francuskie i izraelskie? To jest bardzo ważna, ważna kwestia. No i spójrzmy na potencjał, tak naprawdę, Iranu. Iran jest w stanie dosięgnąć Izraela. No ta najkrótsza droga z Iranu do, do Izraela to jest ponad 1500 km. No Polska nie dysponuje takim arsenałem, który pozwoliłby na dosięgnięcie dowolne, dowolnego, dowolnego, punktu, w, powiedzmy właśnie w tym orbicie 1500 kilometrów. Iran jest bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o technologie rakietowe, jeśli chodzi o technologie militarne i doskonale wiemy, że jakakolwiek operacja lądowa przeciwko Iranowi doprowadziłaby, doprowadziłaby do upadku tak naprawdę hegemonii Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone skapitulowały po 20 latach w Afganistanie, walcząc z pasterzami w górach, natomiast Iran to jest no, przy, to jest zupełnie Inna, inna liga, to jest zupełnie inna kategoria, biorąc pod uwagę ich, ich potencjał, blisko 2000 czołgów, ponad 65 tysięcy pojazdów pancernych, ponad 600 tysięczna armia, ponad 400 samolotów, ponad 140 śmigłowców, ponad 2,5 tysiąca systemów artyleryjskich, ponad 100 okrętów bojowych, no to jest potęga militarna i doskonale wiemy, że Izrael izraelscy wojskowi mówiąc o operacji. Przeciwko Iranowi, chcą wykorzystać najnowocześniejszą broń, taka która nigdy nie była jeszcze użyta na polu, na polu walki. Pytanie, co to jest za broń? I pytanie, czy Izrael jest w stanie użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi, ja bym taką opcję, ja bym takiej opcji nie wykluczał takiego scenariusza, w którym Izrael użyje broni jądrowej przeciwko Iranowi. Niestety taki scenariusz moim zdaniem jest również prawdopodobny. Ale wiemy, że Teheran prowadził też własny program atomowy. Czy istnieje możliwość, że będzie miał czym odpowiedzieć? Tego nikt nie wie. Poza służbami specjalnymi, poza najlepszymi wywiadami świata. Wiemy, że program. Atomowy, który prowadził Iran, to jest program uruchomiony jeszcze w roku 1957. To jest rok 1957. To, co widzimy dzisiaj, jeżeli chodzi o podziemne instalacje, którymi dysponuje Iran, rozwinięty system rakietowy, bardzo bliska współpraca z Koreą Północną, z Rosją, jeśli chodzi o technologię rakietową, także jeśli chodzi o technologię nuklearną i współpraca z Koreą Północną. I tak naprawdę no, nie wiemy, jak to wygląda. Przypomnę. Tylko, że Iran, że Iran no, pracował bardzo, bardzo długo nad bronią jądrową. Co prawda, w 1968 roku podpisał traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, no ale wiemy doskonale, że że rok 1979, czyli Irańska Republika, Irańska Rewolucja Islamska jakby zakończyła, zakończyła pewną współpracę z krajami Zachodu, także ze Stanami Zjednoczonymi, którą Iran, Iran prowadził i rzeczywiście, rzeczywiście do czasu, do powiedzmy 2015 roku, kiedy podpisano porozumienie nuklearne z Iranem, wydawało się, że Iran... Nie ma takiej technologicznej możliwości, aby, aby, aby rzeczywiście pozyskać tę broń jądrową, czy tak zwaną nawet brudną bombę. Natomiast od 2015 roku mamy liczne napięcie na linii Teheran-Washington. Wiemy doskonale, że to porozumienie nuklearne jednostronnie zerwał Donald Trump. No i to jest fundamentalne pytanie: co się stanie, jeśli w listopadzie bieżącego roku Donald Trump powróci na fotel w Białym, w białym Domu? Wiemy doskonale, jakie ma podejście, Jakie miał prezydent Trump podejście do Iranu. W 2018 roku jednostronnie, tak jak powiedziałem, zerwał. Ten, to, to porozumienie nuklearne z, z, z Teheranem no i jest zwolennikiem twardego kursu. Zdecydowanie twardego kursu. Ja myślę, że lobby izraelskie bardzo liczy na powrót Donalda Trumpa, bo Biden prowadzi bardzo miękką politykę w regionie. Widać to zresztą po, po sytuacji i w Jemenie i, i w ogóle wokół, wokół Iranu. Natomiast moim zdaniem, jeżeli Trump dojdzie do, do władzy, to jest bardzo możliwe zaostrzenie. Natomiast... Pytanie, czy Izrael będzie czekał, czy Izrael będzie czekał do wyniku wyborów? W prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Czy Izrael będzie chciał, chciał się wstrzymać? Moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest to, że rozpocznie się kolejny odwet, można powiedzieć, i, i nakręcanie tej spirali wojennej. Widać, że Izrael bardzo mocno podniósł temperaturę na Bliskim Wschodzie w, właściwie od początku tego roku. Przeprowadzenie tej inwazji na strefę gazy i to, w jaki sposób jest prowadzona ta inwazja, ale także wspieranie przeciwników. Iranu i samo zbombardowanie konsulatu w Damaszku, no jest jawnym podniesieniem tego napięcia i, i w mojej ocenie Izrael dąży do tego, aby wciągnąć koalicję państw zachodnich właśnie do wojny z Iranem, co spotyka się także ze zrozumieniem części tak zwanych elit. W Trzeciej Rzeczpospolitej. No przypomnę tylko, że jeden z wiceministrów spraw zagranicznych powiedział, że Polska powinna pomóc Izraelowi w wojnie z Iranem. No właśnie, to jest, to jest taki ciekawy wątek, ponieważ większość też opinii publicznej w Polsce przynajmniej do tego ostatniego ataku w Strefie Gazy, gdzie zginął Polak, była bardzo. Proizraelska. Tutaj najlepszym czynnikiem, który, który te nastroje proizraelskie schłodził, to były wypowiedzi medialne ambasadora Jakowa Liwne, no, który dalej tym ambasadorem jest przecież. Podejrzewam, że gdyby chociażby ambasador Rosji takie rzeczy wypowiadał, to już dawno by mógł pakować walizki. Natomiast tutaj mamy, tutaj jakby o tym wszyscy po, po chwili już zapomnieli. Ten sam minister Szejna, który wzywał tam ambasadora Liwne do MSZ-u, no to teraz mówi tak, tak, powinniśmy wesprzeć Izrael w wojnie z Iranem. Tak, no Andrzej Szejna jest znany ze, swoich taki, ze swojego takiego uległego stanowiska, jeśli chodzi o Izrael. Ja tylko przypomnę świetną książkę, którą napisał John Mearsheimer ze Stephenem Waltem pod tytułem Lobby Izraela i amerykańska polityka zagraniczna. No, na próżno szukać podobnej książki opracowanej przez naukowców, przez teoretyków stosunków międzynarodowych o polityce zagranicznej Polski. No, bo gdybyśmy rzeczywiście chcieli taką książkę napisać o zagranicznych lobbies i wpływie na polską politykę zagraniczną, to rzeczywiście mogłaby to być całkiem, całkiem gruba pozycja. I to, w jaki sposób Jakowliwne zachowuje się w Polsce, to w jaki sposób taki powiedziałbym, niezwykle miękki jest traktowany przez MSZ, pokazuje właśnie siłę lobby izraelskiego. Nad Wisłą. Ja już nawet nie chcę nawet przypominać tego, że służby izraelskie zupełnie niekontrolowane, chodzą z bronią, od, od, odkrytą właściwie bronią, chroniąc wycieczki tutaj Żydów do, po, po, po Polsce. Wiemy doskonale o tych uzbrojonych. Właśnie funkcjonariuszach izraelskich służb na różnych lotniskach i na Okęciu, i w, na lotnisku w Rzeszowie, i są to, są to udokumentowane rzeczy. Wiemy, że czułem się tutaj bardzo swobodnie. No, natomiast to, w jaki sposób jako został potraktowany, yy, to pokazuje yy, uległość państwa polskiego. Po takich słowach, które wypowiedział w rozmowie z redaktorem Mazurkiem, gdzie nie odciął się od słów chociażby Izraela Kaca, yy, mówiących o tym, że Polacy, cytuję, wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Koniec, to, w jaki w jak butny, arogancki sposób się wypowiadał na temat zbombardowania cywilnego konwoju, konwoju humanitarnego, no to jasno pokazuje, że, że mamy do czynienia z ogromną zależnością elit, establishmentu III Rzeczpospolitej od lobby izraelskiego. Ja, od kiedy to występuje? No, występuje to mniej więcej od roku 1990, od czasu realizacji operacji MOST. Wiemy, że polska polskie służby, czy służby specjalne w Polsce zaangażowały, się bardzo mocno, została powołana specjalna jednostka, określana nieformalną nazwą Grupa Realizacji Operacji Most, jednostka antyterrorystyczna, sfinansowana w 100% przez Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o wyszkolenie, nowoczesne wyposażenie i tak dalej. To jest właśnie geneza tej jednostki. Obsługa przerzutu Żydów z upadającego Związku Radzieckiego do, do Palestyny. I od tamtego czasu te relacje, te więzi są absolutnie asymetryczne. Mamy do czynienia z wielką asymetrią w relacjach Izraela i Polski. Izrael posiada swojego ambasadora w Polsce, Polska w Izraelu posiada zaledwie charge d'affaires. Pamiętamy, co się stało z Markiem Magierowskim, pamiętamy, że mimo tego jego Takiego bardzo życzliwego nastawienia wobec Żydów. Magierowski w kilka miesięcy opanował język hebrajski na takim poziomie, że udzielał wywiadów w tymże języku dla izraelskich mediów. Mimo niezwykle wyważonego stanowiska, byśmy powiedzieli, umiarkowanego, by został opluty przez, przez Żydów, A ambasada Polski została pomazana antypolskimi jakimiś tam napisami. Mamy do czynienia, z, tak jak powiedziałem, z ogromną i rosnącą asymetrią w relacjach izraelsko-polskich. -izraelsko kiedy tylko na 39 sekund rzekomo jakaś rakieta naruszyła przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej, natychmiast MSZ wezwał ambasadora Andrzejewa, ambasadora Federacji Rosyjskiej. Natomiast kiedy w przewodowie ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków, ówczesny ambasador Ukrainy nawet nie został wezwany do MSZ-u. To pokazuje, jak bardzo mocno no płaszczą się politycy w Warszawie przed lobby izraelskim, przed lobby amerykańskim i przed lobby ukraińskim. Tutaj może warto też zwrócić uwagę na czynnik wewnętrzny w Izraelu, ponieważ tutaj doszło do ataków w Damaszku, doszło do odpowiedzi i na tym mogłoby się skończyć. Natomiast twór syjonistyczny zapowiada odpowiedź. I tak samo jak jeśli chodzi o starcia w strefie gazy, są tutaj daleko idące domniemania, że po prostu Benjamin Netanyahu pragnie eskalować, pragnie przedłużyć tą wojnę czy wręcz ją rozdmuchać jeszcze bardziej w jednym tylko celu, w takim, żeby pozostał dalej premierem, bo jego odwołanie z funkcji premiera może oznaczać po prostu, że trafi do więzienia. No, Pamiętajmy, że tydzień temu y, przetoczyły się przez Izrael potężne demonstracje. Tutaj, y, tak naprawdę, w Tel Awiwie protestowało około 100 tysięcy osób, i tutaj mówimy o tym półroczu wojny, właśnie z Hamasem. Te zresztą antyrządowe manifestacje y, przetoczyły się przez cały Izrael, y, bo, bo przecież to nie tylko, to nie tylko y, Tel Awiw, ale także, także szereg, innych, szereg innych miast, y, i ta władza Benjamina Netanyahu jest, rzeczywiście dzisiaj wisi na włosku i doskonale wiemy, że po takich demonstracjach, które obserwowaliśmy, czy, czy, czy w Hajfie, czy w Cezarei, czy właśnie w Tel Awiwie, y, Netanyahu musi eskalować. Jeżeli chce się utrzymać u władzy, jeżeli chce ogarnąć, mówiąc takim kolokwialnym językiem, cały ten kryzys wewnętrzny, który jest także kryzys gospodarczy y, w Izraelu, to, to będzie eskalował. No, to jest kwestia odciągania uwagi od wewnętrznych problemów przez zewnętrzne zaangażowanie się. Dokładnie to widzimy także w Stanach Zjednoczonych, które, gdzie gospodarka jest uzależniona od długu i doskonale wiemy, że aby radzić sobie z długiem publicznym, bardzo często tego typu, tego typu mocarstwa wywołują konflikty, wywołują konflikty zbrojne. E, dlatego ja uważam, podobnie zresztą z, z, z nie, zanieżyjącym, już można powie, powtórzyć, zanieżyjącym e, Władimirem Żyrynowskim, że ten rok jest rokiem przesilenia, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Ja w ciągu ostatnich dwóch lat komentując sytuację bliskowschodnią czy u siebie na podcaście geopolitycznym czy, czy chociażby właśnie w emisji TV wskazywałem na kolejne manewry, które Izrael organizował, potężne manewry, wymieniałem ich szereg, z właśnie gdzie ćwiczono z wojskami amerykańskimi uderzenia na, na instalacje militarne na terytorium Islamskiej Republiki Iranu chociażby ćwiczono także nad Morzem, nad morzem Śródziemnym tankowanie w powietrzu, tak aby, aby móc uderzyć te 1500, a nawet do 3000 kilometrów z dala od, od Izraela. W związku z tym mamy do czynienia z systematycznym, z konsekwentnym przygotowywaniem się tej władzy do wojny z Iranem, a obecna koalicja w Izraelu jest niezwykle radykalna. No przypomnę, że tam rzeczywiście bardzo. No, Doszli do władzy radykalni nacjonaliści, to też trzeba nazwać, nazywać rzeczy po imieniu. To co, to co wypowiedzi, jeśli weźmiemy wypowiedzi Ben Gwira na przykład i, i porównamy to do wypowiedzi jakichkolwiek polityków europejskich, to wiemy doskonale, że one byłyby nieakceptowalne w Europie. W Europie nikt nigdy nie zaakceptowałby w mainstreamie polityków o, takiej, o, ta, o takim stopniu nacjonalistycznej narracji. Natomiast to co się dzieje w Izraelu, to jest ewidentnie, ewidentne przygotowywanie się do wielkiej wojny z Iranem. No właśnie Stany Zjednoczone to ważny element. Stany Zjednoczone wysłały jakby jasny komunikat, że jeśli chcecie iść na wojnę z Iranem, to proszę bardzo, ale bez naszego udziału, no, tylko czy twór syjonistyczny może sobie Poradzić bez wsparcia amerykańskiego, czy to wsparcie może zostać w jakiś sposób ograniczone, czy też po prostu państwo położone w Palestynie pokazuje, kto tak naprawdę jest hegemonem w tych relacjach Izrael-USA, bo to wcale nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. No tak. Musimy sobie też zdawać sprawę z tym, że. Patrząc na długoterminowe yy, cykle, jeżeli chodzi o gospodarkę, i, I patrząc na to, co określane jest zmianem Pax Americana, no to bardzo wielu ekonomistów zwraca uwagę, że coś, co definiuje dzisiejszą gospodarkę amerykańską, dzisiejsze podejście do ekonomii, to jest tak zwany prawicowy keynesizm. Czyli no, lewicowy keynesizm to jest, to jest coś, takie sformułowanie odnoszące się do, do takiej prawdziwej lewicy, nie tej lewicy rozporkowej, nie tej lewicy kawiorowej, tej obyczajowej, tylko która chce stymulować gospodarkę poprzez inwestycje. Inwestycje w infrastrukturę, w, prawda, w, w społeczeństwo, w transport, w edukację, służbę zdrowia i tak dalej. Jeżeli następuje zadłużenie, no, no to z myślą właśnie o pewnym, pewnym rozwoju. Natomiast ten prawicowy keynesizm to jest nic innego jak taka polityka publiczna, która ma na celu stymulowanie gospodarki poprzez wydatki militarne. A, a, a zatem, i, i to widzimy jak w kalejdoskopie po gospodarce amerykańskiej. Spójrzmy na sytuację od 2001 roku. Amerykanie właśnie bardzo mocno stymulują swoją gospodarkę poprzez wydatki militarne. Tylko problem polega na tym, że Amerykanie potrzebują cały czas pewnych dopalaczy do, tej, do, 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 do stymulowania, czyli wzniecania kolejnych konfliktów. Czy to mówimy o konflikcie w Afganistanie, czy mówimy o wojnie w Iraku, czy mówimy o tak zwanej arabskiej wiośnie, to jest nic innego, jak wzniecanie kolejnych konfliktów, aby móc stymulować gospodarkę poprzez kolejne wydatki, wydatki militarne. No i tutaj, jak pokazuje historia, jak pokazuje szereg przykładów historycznych, ten kryzys niespłacalnego długu zawsze prowadzi do wojny. Powiedziałem, że amerykańska gospodarka jest oparta na długu, jest oparta na cyfrowej kreacji pieniądza, cyfrowej kreacji dolara Fed, który tym wszystkim steruje. Właśnie w ten sposób radzi sobie także z potężnymi problemami. No i ten kryzys niespłacalnego długu zawsze prowadzi do wojny, zawsze prowadzi tak także do militaryzacji gospodarki i prowadzi także do eksportu inflacji do krajów, które używają, używają po prostu waluty imperialnej, używają dolara, także w rozliczeniach handlowych. I to jest dzisiaj problem świata opartego na, na, na dolarze, jeżeli chodzi o transakcjach międzynarodowych. Stąd bardzo wiele państw, takich jak grupa BRICS Plus liczy, liczy na dedolaryzację świata, liczy na pojawienie się nowej waluty, która pozwoliłaby odejść od dolara, bo Uzależnienie od dolara bardzo mocno naraża nas na, na właśnie ten eksport inflacji, czy właśnie import inflacji do nas jako do państwa, które rozlicza się w dolarze, i tutaj, e, oczywiście, taki rodzaj polityki gospodarczej ma swoje cykle, tak jak powiedziałem. I w mojej ocenie, niestety, to co obserwujemy od ponad 100 lat w gospodarce amerykańskiej, e, jest, e, jest bardzo dzisiaj mocno wyeksponowane. No, to jest taki war machine, można powiedzieć, to jest taka maszyna wojenna, e, która po prostu. Żyje od, jest uzależniona od tego niespłacalnego długu jest uzależniony od tego niespłacalnego długu. Dlatego mimo, mimo tego odcinania się wer, werbalnego, czasami jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę ich konstrukt gospodarczy, nie mają tak naprawdę wiele alternatyw dzisiaj. Dla nich ta wojna na Ukrainie była swego rodzaju wybawieniem, bo pozwoliła na stymulację gospodarki amerykańskiej, no ale wojna na Ukrainie się kończy. Ukraina ewidentnie przegrywa tę wojnę. Widzimy jak bardzo mocno elity amerykańskie są zaangażowane, zaangażowane w negocjacji i w to, aby jakąś z jakąś twarzą wyjść z, te, z tej przegranej, z tej porażki. Natomiast dlatego potrzebna jest kolejna wojna, kolejna stymulacja właśnie gospodarki za pomocą maszynerii wojennej. To w takim razie, to w takim razie czy to może wyeskalować w jakiś jeszcze szerszy konflikt, nie tylko izraelsko-irański, ale w jakąś wojnę regionalną, czy nawet może w konflikt światowy No przecież Iran. Iran jest tutaj powiązany chociażby właśnie z Rosją i być może to nie pozostanie bez reakcji chociażby też, też Chin, a chociażby jeśli chodzi o środki odwetowe irańskie, no to blokada cieśniny Ormus, przez którą przechodzą transporty ropy naftowej, no to jest coś, co może... W mieć poważny wpływ na światową gospodarkę no zdecydowanie, blokada cieśniny Ormus blokada, mm, blokada żeglugi przez morze, czyli jakiś paraliż żeglugi przez morze czerwone blokada kanału sueskiego, to jest coś co uderzy w całą gospodarkę światową to jest system naczyń połączonych, to jest pentruizm o czym mówię, no ale warto to powtórzyć, wiemy jak bardzo mocno Chiny są uzależnione od eksportu od, od importu do swojego kraju węglowodorów właśnie z Zatoki Perskiej, wiemy doskonale że ceny ropy już y, prawda, y, są Jakie są, natomiast ewentualny wielki konflikt na Bliskim Wschodzie będzie powodował fa spowoduje fakt, że cena benzyny w Polsce będzie dwucyfrowa. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jakikolwiek większy konflikt na Bliskim Wschodzie spowoduje to, że cena, cena paliw gwałtownie wzrośnie, wzrośnie co najmniej dwukrotnie i, i to się przełoży w ogóle na, 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 jakby na jakość życia, na komfort życia nas wszystkich. To widzimy, co się stało, jeśli chodzi o lockdowny. Rząd morawickiego. Próbował nam y, wmawiać swoją, ustami swojej propagandy, że mamy do czynienia z putinflacją, natomiast nie mamy do czynienia z żadną putinflacją, tylko mamy do czynienia z inflacją wywołaną do drukiem pieniądza, y, właśnie aby ratować gospodarkę zamkniętą bezmyślnie w latach 2020-2022. Y, I to jest, to jest sytuacja, z którą będziemy również mieli do czynienia, jeżeli dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, dojdzie do druku pieniądza, do, dojdzie do. Cyfrowej kreacji tego pieniądza. W sytuacji, kiedy Polska przestała importować tanią ropę i tani gaz z Rosji, będziemy uzależnieni tak naprawdę od importu amerykańskiego i od. A jeżeli chodzi o ropę naftową, no będzie tutaj potężny problem, bo ten, z, tą, z tym eksportem ten eksport będzie bardzo mocno utrudniony. Amerykanie dzisiaj robią doskonałe interesy gospodarcze, jakby sprzedając swój. LNG, czyli gaz skroplony do Europy, dzięki właśnie, y, s, y, można powiedzieć, tej wojnie na Ukrainie. Ja tylko przypomnę, że 25 lutego bieżącego roku y, amerykański dziennik New York Times y, odsłonił kulisy tej wojny i pokazał, y, jakie, jaka mogła być rzeczywista geneza y, i że Rosja mogła być sprowokowana do, do tego uderzenia. To jest oczywiście zdaniem amerykańskich dziennikarzy, tutaj cytuję to, w żaden sposób nie usprawiedliwiając tego, co się dzieje na Ukrainie. Natomiast, Pamiętajmy, że New York Times napisał o tym, że Amerykanie i Brytyjczycy, konkretnie CIA i MI6, utworzyły 12 wielkich baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy, których celem, było, którym celem były, były działania hybrydowe przeciwko Federacji Rosyjskiej. No to wyobraźmy sobie tę sytuację, kiedy to właśnie wywiad chiński i wywiad rosyjski stworzyłyby 12 wielkich baz wywiadowczych na terytorium Kanady czy Meksyku, nakierowanych na działalność wywiadowczą i hybrydową. Przeciwko Stanom Zjednoczonym. No, jaka byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych, to nie trudno się domyślić, więc, więc ta, sytua ta sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. W mojej ocenie Chiny w przypadku wybuchu wielkiego konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłyby wykorzystać geopolityczne okno i dokonać aneksji Tajwanu. To z kolei no, dopro mogłoby doprowadzić do trzeciej wojny światowej z uwagi na obecność amerykańską na Indo-Pacyfiku, z uwagi na ten pivot na Pacyfik, który Amerykanie zrobili w latach. 2010-2011, ale doskonale też wiemy, że od 2008 roku, czyli od tego wielkiego kryzysu gospodarczego, gospodarka amerykańska jest bardzo mocno niewydolna i ich zdolność do prowadzenia, do prowadzenia działalności zbrojnej, do prowadzenia wojen na dwóch niezależnych teatrach działań wojennych jest bardzo mocno ograniczona. Jeżeli wojska amerykańskie byłyby zaangażowane i na Bliskim Wschodzie, i na Indo-Pacyfiku, to możemy mieć wręcz pewność, że amerykańska obecność w Europie zostałaby całkowicie zrolowana. I to może tyle. Teraz przejdziemy do pytań od Państwa. Ja tutaj tak zerkam w laptopa, bo tych pytań przybywa i przybywa, więc zaczynamy. Jerry Z., jeżeli nasi przywódcy chcą wysłać wojsko do drugiego Izraela, określenie użyte przez pana Zełęńskiego, czy istnieje ryzyko, iż zechcą bronić tego właściwego Izraela w starciu z Persami? No, w mojej ocenie Amerykanie mają bardzo małą, że tak powiem, dozę. Elastyczności, jeśli chodzi o politykę wobec Izraela, ponieważ lobby izraelskie jest bardzo potężne w Stanach Zjednoczonych. Przywołałem tutaj książkę Mirscheimera i Wolta o izraelskim lobby w Stanach Zjednoczonych. Polecam każdemu, kto się realnie interesuje polityką międzynarodową, na poważnie się interesuje polityką międzynarodową. W mojej ocenie trudno zrozumieć amerykańską politykę zagraniczną i amerykańską politykę bezpieczeństwa bez zrozumienia, jaką rolę pełni lobby izraelskie w tym kraju. I to jakby ta książka Wolta. I Mirsheimera jest w Polsce przemilczana. Nie wiem dlaczego, bo to jest książka dwóch renomowanych wykładowców akademickich, dwóch profesorów, wybitnych teoretyków stosunków międzynarodowych, poważanych i w Stanach Zjednoczonych, i poza granicami. Natomiast to pokazuje na siłę lobby izraelskiego w Polsce. Że nawet tego typu publikacje naukowe są traktowane z przymrużeniem oka, a ewentualnie są traktowane, jakby, jakby one po prostu nie istniały. No ale czy może być tak, że tak jak. Polskie wojsko pojechało na misje ekspedycyjne do Iraku, do, Afga do Afganistanu, że pojedzie też, no, na przykład właśnie znowu właśnie do Zatoki Perskiej do, w mojej misję ocenie stabilizacyjną do Iranu. Tak, w mojej ocenie niestety. Podkreślam, niestety, bo ja zawsze powtarzam i to każdy, kto słucha mnie od, od, od wielu lat, to wie o tym, że potępiałem udział żołnierzy wojska polskiego w, w, w misjach w Afganistanie, w Iraku. Uważałem, że to jest absolutnie nie nasza wojna i nie powinniśmy się w to angażować, aczkolwiek oczywiście rozumiem kontekst i podporządkowania służb polskich służbom amerykańskim. Mówimy tutaj o latach 2003-2005, chociażby tajne więzienie CIA w Starych Kikutach. Nakręciłem taki skromny film na ten temat, Stop Amerykanizacji Polski, więc można się z tym zapoznać. Natomiast, biorąc pod uwagę to, jak bardzo Polska jest dzisiaj uzależniona od lobby izraelskiego i od lobby amerykańskiego, wysłanie polskiego kontyngentu wojskowego na Bliski Wschód, moim zdaniem, jest niestety bardzo prawdopodobne. Ja aczkolwiek podkreślam, że to nie, jest, to, to nie nasza wojna, natomiast stopień podporządkowania establishmentu III Rzeczpospolitej interesom USA i Izraela jest tak ogromny, że niestety należy się tego obawiać, a to co powiedział Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, jest moim zdaniem tylko i wyłącznie wypuszczeniem balonu próbnego. Jak społeczeństwo na to zareaguje? A społeczeństwo reaguje tak, jak reaguje. Można sobie zobaczyć na frekwencję różnego rodzaju marszu, marszów antywojennych. Te marsze antywojenne, marsze pokoju odbywają się w różnych miastach Polski i ta frekwencja jest mizerna mizerna. Zresztą wystarczyło zobaczyć, jak wyglądały protesty rolników, potężne protesty. Wielu, wielu naiwnych sądziło, że to będzie jakaś, jakieś przesilenie, że tutaj Polacy opowiedzą się za poleksitem, a przynajmniej za odrzuceniem Zielonego Ładu. Natomiast, natomiast jak, przyszło co do, jak przyszło do wyborów, to wieś zagłosowała na PiS. PiS, który właśnie podpisał Zielony Ład, i to pokazuje, jak bardzo antypolitycznym narodem jesteśmy jako Polacy. Jesteśmy narodem antypolitycznym, który, który stroni od polityki, ale Doskonale wiemy, że polityka nie stroni od Polaków i niestety no, jest to bardzo trudna sprawa. Dzisiaj ciężka robota polityczna przed wszystkimi tymi, którzy prowadzą pracę organiczną, którzy chcą podniesienia kultury strategicznej w Polsce, bo Polacy nie są narodem politycznym i trzeba to jasno wyartykułować. Dzisiaj Polacy nie są narodem politycznym, kompletnie nie rozumieją, że stają się daniem na stole. Nie są żadnymi graczami przy żadnym stole, ale stajemy się daniem na tym stole i i sprawa zielonego ładu, sprawa tego co robi Unia Europejska, jak bardzo mocno przyspieszyła federalizacja Unii Europejskiej po 24 lutego 2022 roku powinna nam dawać do myślenia. kwestia paktu migracyjnego, proszę zobaczyć jak sprytnie został przy, przykryty pakt migracyjny kwestią aborcji Kiedyś Józef Piłsudski, do którego ja mam stosunek krytyczny, powiedział, powiedział tutaj mądre zdanie, że sztuką rządzenia Polakami jest wzbudzanie odpowiednich nastrojów. I tak to właśnie dzisiaj wygląda. Polacy sobie kompletnie nie zdają sprawy ze skutków paktu migracyjnego, ze skutków polityki multikulti, ze skutków agendy LGBT w szkołach, jeżeli chodzi o genderyzację edukacji itd., dalej I kompletnie sobie nie zdają sprawy, czym będzie Zielony Ład, czym będzie tworzenie GET czym będzie tworzenie cyfrowych obozów koncentracyjnych, a w mojej ocenie Wielka Wojna na Bliskim Wschodzie jest doskonałym pretekstem, doskonałym pretekstem do tego, aby jeszcze bardziej za, zaostrzyć yy... Różnego rodzaju represje i szykany wobec społeczeństwa, jeszcze bardziej zmniejszyć swobody obywatelskie, jeszcze bardziej zmniejszyć wolność słowa. No Bo to, co przygotowuje pan Bodnar, całą tę całą ustawę o tak zwanej mowie nienawiści, o karaniu mowy nienawiści, to jest niczym innym jak próbę, próbą narzucenia absolutnie takiej ustawy kagańcowej dla wszystkich ludzi myślących niezależnie. Kolejne pytanie, Kamil B. Zdaniem Pana czy żydowska żelazna jarmułka jest taka dobra? Czy irańskie rakiety są takie kiepskie, skoro 99% rakiet i dronów zostało strąconych? No, z tego co mi, z tego, co, 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 co ja wiem, to. Yy... To część tych rakiet irańskich dosięgnęła celów. Żadna z rakiet hipersonicznych użytych przez Iran nie została zestrzelona ani przez systemy antydostępowe izraelskie, ani sojusznicze. Natomiast, natomiast też pamiętajmy, że żelazna kopuła ma swoją wytrzymałość. Iran odpalił, tak jak powiedziałem, około 300 różnych środków napadu powietrznego, począwszy od dronów na rakietach hipersonicznych skończywszy. Natomiast to nie jest, przecież jest zaledwie ułamek tego potencjału, który Iran posiada. Iran jest w, w posiadaniu, to są różne dane mówiące o tym, ale mówi się o kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysiącach rakiet, którymi dysponuje Iran i jego sojusznicy w regionie, łącznie z Hezbollahem i Hamasem. Także, jeżeli chodzi o bazy w Syrii, w związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że te, to, ta odpowiedź Iranu była bardzo mocno ograniczona. Natomiast pokazała, jak na dłoni, gdzie występują systemy antydostępowe sojuszników Izraela. Bardzo dokładnie zostały pokazane zdolności amerykańskie, brytyjskie i francuskie, co jest, co jest bardzo cenno, cenną lekcją dla, dla Iranu. I kolejne pytanie z innej beczki, trochę Sebagitek. Jak idzie zbiórka podpisów? Mam nadzieję, że się uda i będziemy mogli zaznaczyć krzyżyk podczas wyborów na kandydatów z Komitetu Głos Silnej Polski. Tak, głos Silnej Polski to obecnie jedyna koalicja pozaparlamentarna, yy, która mówi wprost po Legzit, yy, która mówi wprost normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, która mówi nie dla LGBT, nie dla gender yy, w szkołach, która mówi y, Polak w Polsce gospodarzem, która mówi to nie nasza wojna i która mówi tak dla złotówki, tak dla, yy, dla gotówki. Yy, pokazaliśmy, że można na tej scenie pozaparlamentarnej, tej, nazwijmy to, alter systemowej? Z, znaleźć takich liderów, którzy potrafią zrobić krok do tyłu, schować swoje ego głęboko do kieszeni i, i, i porozumieć się ponad podziałami. Rzeczywiście Krzysztof Tołwiński, Andrzej Poneta i moja skromna osoba stworzyliśmy z dwóch partii politycznych, Bezpiecznej Polski, Partii Front, a także Ruchu Obywatelskiego, Wataha Głosu Obywatelskiego, taką koalicję. Ta koalicja nie jest zamknięta, ona jest otwarta. Jak wygląda z podpisów. Wygląda na razie nieźle. Musimy zebrać podpisy przynajmniej w siedmiu okręgach z trzynastu, aby mieć listę ogólnopolską. Dlatego serdecznie apeluję do wszystkich naszych sympatyków, naszych zwolenników, do wszystkich tych, którzy mają dosyć koncesjonowanej opozycji, takiej jak Konfederacja, która ustami Sławomira Mencena po raz kolejny za zaczyna mówić o potencjalnej wojnie z Rosją, o tym, że Polska powinna kupować czołgi, żeby się bronić przed złym Putinem i tak dalej i tak dalej. Zachęcam wszystkich serdecznie, aby Weszli na stronę głosścinnejpolski.pl, pisane razem głosścinnejpolski.pl, i aby pobrali kartę z listą podpisów, aby nas wspomóc w tej, w tej zbiórce. Jest tam lista 13 koordynatorów okręgowych, do każdego można zadzwonić i po prostu przekazać te listy, czy to pocztą, czy przez paczkomat, czy, czy osobiście. Są także punkty stacjonarne, gdzie można, gdzie można te, te podpisy składać w różnych miastach Polski. Także zachęcam do wejścia na stronę głos silnej Polski. Mam nadzieję, że, że pojawi się wreszcie na polskiej scenie politycznej prawdziwa siła opozycyjna, która, która ma alternatywę wobec tego systemu, która mówi nie tylko polexit, ale ma alternatywę. Co po polexicie? Bo jak spojrzymy na różnych polityków, którzy krzyczą polexit, to najczęściej oni jednocześnie krzyczą bić Putina, tak? Czy wgniatać w ziemię Putina. Chcieliby przyłączyć się do hołowni z tym wgniataniem, a przynajmniej są bardzo niechętni wobec jakichkolwiek prób rozmów z Rosją. My wręcz odwrotnie uważamy, że Polska powinna mieć normalne relacje handlowe z Rosją i Białorusią, kupować tani gaz, kupować tanią ropę. Powinniśmy złożyć akces do grupy BRICS Plus i włączyć się w budowę systemu alternatywnego wobec systemu zdominowanego przez dolara, który jest walutą no, będącą synonimą, synonimem długu tak naprawdę i synonimem wojny. To, co dzisiaj obserwujemy, to jest nic innego jak amerykańska gospodarka oparta na długu, która Ratując się przed upadkiem, musi wzniecać kolejne konflikty. My absolutnie odrzu odrzucamy ten tak zwany prawicowy keynesizm. Adam Kowalski pyta, kiedy możemy spodziewać się rosyjskiej ofensywy na Charków i Odessę? Ja myślę, że z punktu widzenia operacyjno-strategicznego Rosja będzie chciała odciąć Ukrainę od Morza Czarnego. Od Morza Azowskiego Ukraina została odcięta. Wiele wskazuje na to, że Władimir Putin tutaj. W pewien sposób inspiruje się Carycą Katarzyną II, patrząc na jego, prawda, tutaj taką ocenę strategiczną i jakby dążenia strategiczne, czyli, czyli pójścia dalej na, na południowy zachód, zdobycie Odessy, jakby zdobycie tego historycznej krainy Jedysan. To wydaje się być logiczne z punktu widzenia działań, działań rosyjskich, czy z punktu widzenia rosyjskiej kultury strategicznej. W mojej ocenie, Władimir Putin może jeszcze poczekać. Może jeszcze poczekać, może poczekać i na sytuację wykrwawiającej się Ukrainy, która ma coraz potężniejsze problemy i na postępujący kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim może poczekać na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Pamię Przypomnę tylko, że My mamy bardzo niewielki wycinek udostępniany w, przez, przez prawda, no, w, rządzących. My nie mamy dostępu do materiałów klasyfikowanych, do materiałów opatrzonych grywami tajności. Nie mamy dostępu do materiałów wywiadowczych. Przecież gdybyśmy mieli takie informacje, które podał New York Times 25 lutego bieżącego roku, gdybyśmy je mieli dwa, dwa lata wcześniej, no to było... To, to jasne byłoby, że ta ocena tego, co się wydarzyło na, na Ukrainie i ta decyzja Władimira Putina o rozpoczęciu działań wojennych byłaby zupełnie inaczej oceniana. Tak samo jest dzisiaj. My, wywiad rosyjski no zapewne posiada bardzo y, dokładne informacje na temat możliwych scenariuszy wydarzeń na Bliskim Wschodzie i uderzenie rosyjskie, czy na Charków, czy na Odessę, czy powtórne na Kijów jest moim zdaniem absolutnie niewykluczone, natomiast ono będzie skorelowane z sytuacją międzynarodową, będzie Skorelowane z koniunkturą geopolityczną. Kolejne pytanie. Teresa H. Znamy wypowiedź Trumpa, że skończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny, cokolwiek to znaczy. Ale co zrobi w sprawie Palestyny, jak wygra wybory? No, oczywiście, sytuacja w dalszej, dalszej, powiedziałbym, Rozwiązania sytuacji, tej, która jest w Palestynie, jedyna sensowna to jest rozwiązanie dwupaństwowe. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji zażegnania tego, tego ludobójstwa, zażegnania tego, całej tej sytuacji, tej, tej napięcia od, od ponad pół wieku bez rozwiązania dwupaństwowego. To jest nic, no, nic nowego. Oczywiście jest specjalna rezolucja ONZ-u yy, tuż po II wojnie światowej, która mówi o rozwiązaniu dwupaństwowym. Za rozwiązaniem dwupaństwowym optuje Xi Jinping. Za rozwiązaniem dwupaństwowym w Palestynie optuje również Władimir Putin, który osobiście przecież ma bardzo dobre relacje z Benjaminem Netanyahu. Yy, to jest jedyne sensowne rozwiązanie tej, yy, tej sytuacji, ponieważ jeżeli nie, nie dojdzie do tego w przeciągu najbliższych pół roku, dojdzie do eskalacji. I skończy się to wielką wojną. Kolejne pytanie. Tutaj mamy Olgierd Kostanowicz. Panie doktorze, czy będziemy mieli w Europie żelazną kopułę na wzór izraelski? Wątpię. Wątpię. Wiemy doskonale, że te wszystkie plany amerykańskie, tak zwanej tarczy antyrakietowej, bazy w Redzikowie i tak dalej, to jest nic innego jak elementy obrony przed Iranem, ale to nie jest obrona, nie jest obrona Europy, ale obrona samego Izraela. To jest część właśnie tej, tego, tego, tej strategii mającej na celu bycia taką elementem obrony, obrony Izraela. W Polsce widać, że nie ma żadnego systemu obrony powietrznej, żadnego efektywnego systemu obrony powietrznej. Gdyby rządzący Polską naprawdę chcieli naszego bezpieczeństwa, chcieli rozwoju systemu obrony Rzeczypospolitej Polskiej, to inwestowaliby nie w tysiąc czołgów koreańskich czy jakich czy koreańskich i amerykańskich, ale inwestowaliby w nowoczesne systemy obrony powietrznej. A to, że wygląda to, jak wygląda, no to mieliśmy okazję się przekonać i w przewodowie, i widzieliśmy tę rakietę pod Bydgoszczą, znalezioną po wielu miesiącach, która przeleciała przez pół Polski praktycznie bez żadnej reakcji obrony powietrznej naszego kraju. No i tego słowa, takie słowa Sławomira Mencena o tym, że Polska powinna stawiać na obronę kupując czołgi. No, są wyrazem politycznej ignorancji, żeby nie powiedzieć głupoty po prostu. Czołgi są instrumentem ofensywnym, jeżeli chodzi o siły zbrojne, a nie, a nie obronnym i też trzeba mieć to na, na, na uwadze. Pytanie, czy pan Mencen zaciągnie się razem z panem Hołownią do wojska i będą wspólnie wgniadać Putina w ziemię. Głos na Konfederację to jest głos absolutnie stracony, to jest głos na partię wojny, to jest głos na układ okrągłostołowy. Ja należy. Do tej grupy zawiedzionych konfederacją, bo pokładałem rzeczywiście duże nadzieje w 2019 roku, że rzeczywiście jakaś alternatywna formacja jest możliwa w Polsce, że, że może zaistnieć, że może być polski głos. Rzeczywiście słyszany, natomiast jak się przysłuchamy temu, co mówi Przemysław Wipler, temu, co mówi Krzysztof Bosak, pamiętamy jego obnoszenie się z ukraińską flagą w klapie. Jeżeli posłuchamy Sławomira Mencena, który mówi o konieczności przywrócenia zasadniczej służby wojskowej po to, aby się przygotowywać do wojny z Rosją, no to mamy do czynienia tak naprawdę z kolejną partią wojny. Ci ludzie się kompletnie nie różnią od PiSu, ci ludzie kompletnie się nie różnią od Platformy ani od lewicy, jeśli chodzi o te sprawy fundamentalne, jeżeli chodzi o sprawy Życia i śmierci sprawy pokoju i wojny. Jeszcze takie pytanie. Szymon Olszewski. Jak pan ocenia wpuszczenie Achmiotowa na polski rynek metalurgiczny i energii odnawialnej? No, to jest kolejny przykład polityki absolutnie bezmyślnej albo polityki realizowanej pod dyktando obcych, obcych graczy. Przypomnę tylko sprawę Orlenu, tego polityki Obajtka w Orlenie, sprawę Saudi Aramco, sprawy także sprzedaży polskiego przemysłu, sprawy zamykania kopalń, zamykania hut, zamykania różnych zakładów produkcyjnych. Dzisiaj Polska staje się kompletnie niewydolna, jeśli chodzi o zdolności przemysłowe zdolności przemysłu farmaceutycznego i tak dalej i tak dalej wpuszczenia Achmetowa na polski rynek to jest nic innego jak ros, rosnące w, jest to objaw rosnących wpływów rosnącego lobbisu obcych państw Obcych państw. Nie sądzę, aby to tylko i wyłącznie tutaj lobby ukraińskie miało jakby decydujący głos. Myślę, że to przede wszystkim lobby amerykańskie. Wiemy z książki Zbigniewa Parafianowicza pod tytułem Polska na wojnie, że Ukraińcy przyjęli taką pewną strategię rozmowy z Polakami rozmowy przez pośredników czyli starają się naciskać na Polaków nie bezpośrednio, ale przez Brukselę albo przez Waszyngton. I to myślę, że jest pewien trop i powinno to dawać dużo do myślenia. Piotr Korczarowski, który ten program realizuje, zadał z kolei takie pytanie, czy Putin zaryzykuje utratę dobrych stosunków z Izraelem w celu obrony interesów realizowanych z Iranem? Myślę, że Putin będzie realizował politykę gry na wielu fortepianach. Myślę, że to jest takie uproszczenie. My często tak patrzymy, że, że, że Putin to właśnie przyjaciel Netanyahu, a z drugiej strony patrzymy na to, że przecież Rosoboronexport, czyli właśnie jeden z głównych eksporterów uzbrojenia rosyjskiego, prowadzi doskonałe relacje przecież z Iranem, doskonałe biznesy. Pamiętajmy, że to Rosja używa szachedów, czyli tych właśnie dronów na Ukrainie i to wsparcie irańskie jest niezwykle cenne i niezwykle istotne. Natomiast to jest właśnie polityka dojrzałych mocarstw, dojrzałych państw, że one potrafią prowadzić politykę wielowymiarową, politykę nie zero nie czarno-białą, politykę, gdzie ma między czarnym a białym jest wiele odcieni szarości i Umiejętność poruszania się tych mocarstw właśnie jest, no, wskazuje na pewną dojrzałość strategiczną. Na, próbuje naśladować to na przykład Wiktor Orban, próbuje to naśladować Robert Fico. Orban robi to z całkiem niezłymi, niezłymi skutkami. Polska absolutnie nie potrafi takiej polityki prowadzić. My mamy, słyszymy ciągle z, tele, z, z mediów głównego nurtu o obronie jakiejś wartości, o jakimś dobrze wspólnym. No Jeżeli takie rzeczy słyszymy, to naprawdę mamy do czynienia zawsze z realizacją czy interesów, bo interesy są zawsze, zawsze czyjeś. Jeżeli się mówi o jakimś interesie wspólnym, o jakimś dobrze wspólnym, to musimy wiedzieć, że to jest tylko sztafasz, że to jest pewna zasłona, zasłona dymna. Moim zdaniem Rosjanie będą utrzymywać poprawne relacje z Izraelem, a jednocześnie będą, będą, będą współpracować z Iranem, bez względu na to, co się, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie. To jeszcze jedno pytanie. Bea mi pyta, czy pan Sykulski kontaktuje się z działaczami Alternatywy dla Częstochowy i panem Stalu? E czy, czy ja czy kontaktuję się? Tak, mamy kontakt ze sobą. Tomasz Stala udostępnił salę w swoim wydawnictwie, wydawnictwie Friday dla inauguracji polskiego ruchu antywojennego i za to jesteśmy wdzięczni panu Tomaszowi Stali. Natomiast jakby ja nie startowałem w wyborach samorządowych, również moja Partia Bezpieczna Polska nie startowała w wyborach samorządowych. W związku z tym takich kontaktów politycznych z alternatywą dla Częstochowy nie mieliśmy w sensie, w sensie politycznym. To może jeszcze jedno, naprawdę ostatnie już pytanie, bo jest bardzo późno. Teresa H. Jak pan ocenia pomoc Jordanii w obronie Izraela w trakcie ataku Iranu? No, musimy sobie za... Rzut oka na mapę tak naprawdę bardzo wiele tłumaczy. No, spójrzmy, z jakimi państwami graniczy Izrael. No, spójrzmy, to najbliższe otoczenie Izraela: prawda, Liban, Jordania, Syria. W naturalny sposób od dłuższego czasu Izrael starał się podporządkowywać sobie elity Jordanii czy Libanu z różnym skutkiem. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że od czasu prezydentury Trumpa i od czasu porozumień abrahamowych Izrael rozpoczął prawdziwą ofensywę dyplomatyczną w regionie, Prowadzącą nie tylko do ocieplenia relacji z Jordanią, ale także chociażby ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czy nawet z Arabią Saudyjską. To jasno pokazuje rolę dzisiaj Jordanii, która no, spełniła bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o te ataki Iranu, bo rzeczywiście sporo pocisków zostało przechwyconych właśnie nad terytorium Jordanii. Ale to jest to jest długa praca, która została zrobiona przez, przez dyplomację, także amerykańską, która pomogła właśnie Izraelowi unormować relacje z takimi państwami jak Jordania. I tu już będziemy stawiać kropkę. Ten późnowieczorny program geopolityczny kończymy. Gościem kolejnego odcinka cyklu, dokąd zmierzamy, był dr Leszek Sykulski. Sykulski przepraszam, już późno i język się plącze. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Tobie Kamilu, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze prosimy o kciuki w górę, o wsparcie, takie właśnie w postaci kciuków, subskrypcji, komentarzy, ale co ważniejsze, prosimy o to wsparcie jak najbardziej realne, finansowe. Bo widzicie Państwo, że jest tu trochę mniej ostatnio programów. No po prostu też, też czasami musimy przykręcać sobie ten kurek, bo pieniądze do nas pieniądze do nas płynie trochę mniej. Na przykład jesteśmy teraz bardzo namiętnie demonetyzowani przez YouTube, patrzyłem przed programem na, na chociażby listę naszych transmisji na żywo, to tam było tak na żółto od góry do dołu praktycznie. więc niestety niestety YouTube nas on nas nigdy jakoś przesadnie nie kochał, ale teraz to nam pokazuje chyba międzynarodowy gest miłości i pokoju, więc w tym momencie no jeśli od YouTube'a mamy ten międzynarodowy gest miłości i pokoju, pozostaje nam się jak zawsze zwrócić do Państwa. Oczywiście to nie jest tak, że kapitulujemy, zwijamy żagle, co to to nie, ale potrzebujemy, potrzebujemy od Was pomocy, więc o to bardzo prosimy. Jak widzicie, jesteśmy w stanie nawet po nocach walczyć tutaj ze zmęczeniem, sprzętem i innymi przeciwnościami losu. Więc to tyle. Dziękuję jeszcze raz bardzo Państwu za uwagę. Dobrej nocy. Do zobaczenia.